Tym samym przechodzimy do kolejnego punktu. Oświadczenia wolne i komunikaty. Zanim zacznie się mówić, to ja przyjmuję zgłoszenie, ale za chwilkę. Proszę Państwa, tego projektu nie wprowadziliśmy, bo komisja nie złożyła propozycji, ale nie był głosowany. W planie było, ale nie dostaliście Państwo duchu i nie głosowaliśmy go wprowadzać. Będziemy na następnej sesji. Szanowni Państwo, mówiłem, na początku powiedziałem, że uchwały, które mamy kursywą, są do wprowadzenia. Nie wprowadzaliśmy Żmuńskiej, ponieważ komisja nie przedłożyła projektu. No to jak nie jest coś wprowadzone do porządku, to go nie ma w porządku. To, że jest tak, kursywą był, czyli był nieprowadzony. Czy ten temat jest jasny, żeby nie było niedomówień? Czyli tego nie było i będzie następnym razem. No, być może będzie, jak komisja przygotuje projekt, jak nie przygotuje, to nie będzie. Jasne jest tylko to, że będziemy dzisiaj głosować. Dzisiaj to nie jesteśmy... Za co przepraszam. Kwestia... Jesteśmy w punkcie oświadczenia komunikaty bieżącej sprawy. I tutaj Państwu chciałbym przeczytać pewną kwestię odnośnie tego przejścia jeszcze na Pana Hartę, bo nie przeczytałem przy uchwale, bo zapomniałem, a która może niektórym uspokoić sumienie, żeby głosowali w ten sposób. Jest napisane, jakie warunki należy spełnić, co tam trzeba w projekcie uwzględnić, potem jest napisane. Ponadto informujemy, że ewentualna realizacja przejścia dla pieszych w powyższym zakresie oraz budowa chodnika w nawiązaniu do istniejącej rzędy na alei 29 listopada będzie skutkowała koniecznością przebudowy planowanego rozwiązania w momencie przystąpienia do realizacji przebudowy alei 29 listopada w nawiasie roboty stracone. To jest pismo z Kitu. Więc jeśli ktoś... Taki, który się wydaje na marcu. Nie jest to 2017. To tyle z mojej strony. Jeszcze spraw bieżących. Kolejne sesje zawsze będą już o godzinie 18, bo niepotrzebnie mamy opóźnienia przed sesjami i po prostu nie do przyjęcia. W związku z tym będą o 18, tak żeby sesje były dopracowane, tak żebyśmy startowali o 18. Oddaję głos Pani Grażynie, potem Pani Ej. Nie, ja już tylko chciałam o to już mówić. Dobrze, ponieważ jestem taką radną, która wielokrotnie przechodzi przez ten krajobraz Żagórka, no i wszyscy mieszkańcy wiedzą, gdzie można mnie znaleźć, więc mnie znajdują i proszą serdecznie o spotkanie w celu ustosunkowania się Pana Przewodniczącego do postulatów, jakie padły na naszym spotkaniu 7 stycznia. Także w imieniu mieszkańców prosimy serdecznie o takie spotkanie z udziałem oczywiście służb wszystkich, bo... Nawet tych tajnych? Nie, okej. Co jeszcze dzisiaj rano bodajże usłyszałam, że kolejne projekty uruchomienia parkingu Park & Ride zostały podjęte, 3 dokładnie, ale jeśli chodzi o nasze osiedle, nie. A ja słyszałem, że tam na Kruszborskiej, gdzie jest betonowany ten plac zabaw, ma być parkiem. A nie, ale już to jest porowali, nie? Szanowni Państwo, szybko się... Szanowni Państwo, jeśli chodzi o tą kwestię, to stowarzyszenie, które było u nas na początku, sesji. Być może pomoże nam dalej poprocedować te punkty, które mieszkańcy zgłosili na ostatnim spotkaniu na Krowożgórce, tak abyśmy wyłonili rzeczywiście te, które będziemy realizować w pierwszej kolejności. Jeśli uda nam się ich zaprosić do współpracy, to będziemy to robić z nimi. Jeśli nie, to wykorzystamy może część ich metody, będziemy to robić dalej. A w najbliższym czasie do skrzynek wrzucimy informacje odnośnie tego, co na co było zgłoszone na tym spotkaniu. No ja podałam dokładne sprawy. Ja podałam, tak. Jedne, o co będę prosił, to pomoc w wrzuceniu tych materiałów do skrzynek, bo sam wrzucę wszystkich, no nie wiem. To może tutaj panowie. Wszyscy radni. Pani Ela również.
Ale pani Ela jest najbardziej rozpoznawalna. Pani Ela najczęściej zgłasza do oficjalów, żeby informować, jak pomoże nam ale to może jak pani Ela jest tak łatwo odnajdywana, to jej przekażę. I tak, to jest w takim razie, co pan przekazać, jeśli pan nie pytanie, kiedy takie spotkanie będzie możliwe. Ja nie wiem. Jak lądowisko będzie. O, świetny termin. Na wiosnę. To maja. Nie jest jak ktoś tam jest. Nie na pewno na wiosnę, ale to jest świetny termin, bo nie trzeba podać konkretnego. Ludzie już wiersze zaczęli od naszej Ładne? Nie będę, nie będę na razie. Na dorosłych? Będzie. Na wiosnę będzie. Do 20 grudnia. Szanowni Państwo, nowy telefon do pani Kaliny. 660-637-004. Chciałem zbalać, czy chcecie zapisać. 660. Proszę o ciszę, dyktuję. 660. 660-637-004. Ale propozycja odnośnie przeniesienia posiedzeń Rady Sesji, to ja mówię to może na 15. Na 18. Przepraszam, dokończymy. Na 18. Po ciężkiej sesji. Panie Andrzeju, na szczęście sesję zmówił przewodniczący ustawowy odcinek. Ja bym proponował, żeby był pierwszy. Tak do doktorki był środa byłaby dobra. Pan Tomasz, ostatnie słowo na koniec tej możliwej sesji. Po komisji pozwolę sobie Państwa zawiadomić przez panią Halinkę telefonicznie. Najprawdopodobniej będzie to przed sesją lub dzień wcześniej, czyli 25 marca. Ale komisję uzależnia możliwości zleceń spraw. Na kogo masz zleceń? Na kogo masz zleceń? Tomasz, dlaczego ty z panią Kalinkę traktujesz jak posłańca złej wiadomości? Nie będzie w piątek, Jedną rzecz, którą powiedziałeś dzisiaj na którą wypowiedź. Ale Andrzeju, co sesji wybierasz jedną taką? Bo jesteś tak wstywać. Dobrze, czy ktoś jeszcze chciał zabrać w tym wesołym punkcie? Ja tylko, ale to już nie chciał. Wpłynęło dzisiaj pismo pani dyrektor gimnazjum numer 12 z prośbą pani tak wybrała. Prośbą o pomoc w renowacji boiska, ponieważ BHP zabrania skorzystania z tego boiska, więc chciałabym, żeby Państwo radni wszyscy wiedzieli takie pismo. Dziękujemy, to trzeba rozważyć w kontekście. Trzeba rozważyć w kontekście. Boiska, które są niedopuszczone przez BHP, jest ich większa. Jest tak. Tak dodać, żeby radni też się zastanowili, a w tym miejscu, co pani dyrektor chciała budować basen podobny. Dokładnie. Nie, nie koliduje. Ale zapraszam. Na sercie hala taka. No, dobrze, hala miała być. Dajcie pani dyrektor, nie pani, dajcie, a teraz czy ktoś chciał jeszcze zabrać głos. Czy już będzie na sesji? Ta sesja była taka fajna, że pani przewodniczący, ja tylko chcę się ustosunkować, że to, co ostatnio padło do propozycji, rozpatrzymy w kadencji 2014-2018. Tak jest. W zeszłym roku unijnym. Nowej puli, która będzie. Bardzo dobrze. W nowej perspektywie budżetowej. Rozważymy, że nie widzę kolejnych zgłoszeń, w związku z powyższym pragnę poinformować, że kolejna sesja jest 6 marca o 18:00. I bardzo dziękuję, zamykamy posiedzenie o 20:50.